Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Dariusz Pogorzelski, witam Państwa. Z lekkim opóźnieniem zapraszam na Polski Punkt Widzenia. Naszym gościem dzisiejszego wieczoru jest Przemysław Wipler, prezes Fundacji Republikańskiej, ekspert z dziedziny bezpieczeństwa energetycznego. Witam Panie Przemysławie. Wizyta w Polsce zakończona, poprawa stosunków widoczna. Tak na Twitterze napisał dziś prezydent Dmitrij Miedwiediew. Co z tej poprawy dla nas, Polaków, może wynikać, Pana zdaniem? No może wynikać to, że stajemy się w tym momencie, nasza ranga rośnie w tym sensie, że stajemy się priorytetowym kierunkiem ekspansji rosyjskiej. Kierunek, który przez kilka lat wydawał się kierunkiem beznadziejnym, mało rokującym, na którym niewiele można zrobić. Kierunkiem, na którym panuje wiele uprzedzeń, i wśród opinii publicznej, i wśród polityków, i wśród przedstawicieli establishmentu, mediów, nagle okazuje się kierunkiem obiecującym. Polacy okazują się być narodem, który nie przestaje się nagle przejmować stanem praworządności Federacji Rosyjskiej, przestaje patrzeć Rosjanom na ręce i zwracać uwagę w jakiś sposób, a jest to specyficzny sposób, prowadzą oni swoje biznesy i prywatne, i państwowe, i wewnątrz Federacji Rosyjskiej, i za granicami. I nagle się okazuje, że ten partner, który w ostatnich latach miał na koncie między innymi zabójstwa polityczne, bo tak wyglądało, zabójstwo przecież pana Litwinienko, które bardzo pogorszyło stosunki dyplomatyczne i również biznesowe z Wielką Brytanią. Ten partner, który próbował przejąć największą firmę gazową na Wyspach Brytyjskich, Centrykę, co wywołało panikę opinii publicznej, opór rządu. Także pamiętam, wtedy dyplomaci i przedstawiciele rządu brytyjskiego przyjeżdżali do Polski, się pytali: wy macie podobne problemy, co wy w tym momencie robicie, jakie wy macie narzędzia, jak można działać. Ten partner, który, można powiedzieć, pokazał, w jaki sposób traktuje inne narody w sierpniu 2008 roku, najeżdżając Gruzję, oczywiście to była pokojowa interwencja w obronie praw człowieka. Ten partner, który jasno w ostatnich tygodniach okazało się i z tych depesz, które wyciekły w ramach tego całego projektu Wikileaks, tam powszechnie, czy hiszpańscy, czy francuscy, czy amerykańscy, czy brytyjscy, czy holenderscy dyplomaci traktują Rosję jako państwo bandyckie, jako ludzi rządzących Kremlem traktują jako mafię. Tak to wynika z tych wypowiedzi. Z drugiej strony, z tych stenogramów ujawnionych przez na wyniku działań sądu w Bułgarii, okazało się, że po prostu Rosjanie dobrze traktują tych ludzi, którzy ich dobrze traktują, albo mówią wprost, że naszymi przyjaciółmi są ci, którzy realizują nasze interesy, albo no właśnie, którzy są spolegliwi. Dzisiaj po tej wczorajszej wizycie, dzisiaj zakończonej, no z komentarzy polskich polityków wynika, że generalnie są wszyscy zadowoleni. Jest jakiś przełom, bo przełomnie się mówi o ociepleniu, o resecie, tak. Wszystko zaczynamy od nowa. To jest tak w ramach hasła wybierzmy przyszłość. Rosjanie mają kilka bardzo dużych interesów do zrobienia w Polsce w najbliższych latach. O części już była mowa publicznie. Były pierwsze balony, pierwsze sygnały były puszczane i oni pokazują: słuchajcie, ułóżcie się z nami w naszych strategicznych interesach, wpuśćcie nas, dajcie nam rynek, dajcie nam wasze zasoby, zrealizujcie kilka dużych projektów z nami i coś dla was też z tego skapnie. No więc właśnie, pan cię mówił pan o tym, że w Wielkiej Brytanii zapanowała panika, kiedy była mowa o tym, że Rosjanie mogą przejąć niektóre przedsiębiorstwa paliwowe. W Polsce takiej paniki, zdaje się, nie ma. W ogóle wynika z wypowiedzi polityków, że wręcz przeciwnie, jest zadowolenie, że Rosjanie chcą inwestować. A dlaczego Rosjanie właśnie chcą inwestować głównie w sprawy firmy energetyczne, w rynek energetyczny w Polsce? Jest to zgodne ze strategią ekspansji, strategią energetyczną Federacji Rosyjskiej. Ta strategia, można powiedzieć, jest rozwinięciem pracy doktorskiej byłego prezydenta i obecnego premiera Władimira Putina, w której on powiedział, że podstawowa teza jest taka, że odbudujemy naszą pozycję imperialną, odbudujemy państwo wewnętrzne i sieć wpływów zagranicznych w oparciu o nośniki energii, o ropę i gaz. Ale
Wczoraj premier Miedwiediew mówił, że określanie wszystkich rosyjskich projektów energetycznych jako polityczne to jest nonsens. Bo to są projekty, które mają drugie dno polityczne, a przede wszystkim one mają cel ekonomiczny. Mają taki cel, żeby budować monopolistyczny rynek, bo to jest rynek, na którym najbardziej można wycisnąć klienta. To jest rynek, to jest sytuacja, w której można najwięcej za nas ściągnąć i za gaz, i za paliwo, pozbawiając nas alternatywnych możliwości uzyskania dostaw. To jest taka sytuacja, jakbyśmy mieli jedną firmę, która nam sprzedaje usługi telekomunikacyjne, jedną firmę, która nam sprzedaje buty, jedną firmę, która produkuje dla nas garnitury, to nie byłyby ani dobre, ani tanie garnitury. My Polacy powinniśmy coś na ten temat wiedzieć. Do niedawna jeszcze było bardzo wielu monopolistów na naszym rynku i chyba to odczuliśmy. I w wielu miastach na przykład też odczuwają to mieszkańcy, kiedy jest jeden monopolista, na przykład firma ciepłownicza, która jako jedyna dostarcza ciepło. I my tym monopolem właśnie zamierzamy teraz sprzedawać. Zamierzamy też sprzedawać firmy, które nie są monopolami, które działają na rynku bardzo konkurencyjnym, ale których sprzedaż może radykalnie zmienić sytuację na tym rynku. Czyli pan mówi na przykład o Lotosie, tak? Grupa Lotos to jest firma, która jest kluczem do rynku środkowoeuropejskiego dla Rosjan. Ponieważ Rosjanie właśnie w ostatnich tygodniach zakończyli budowę wielkiego rurociągu. Rurociągu Uniecza-Ustługa, który można pompować 50 milionów ton ropy. To jest 2,5 razy więcej niż przerabiają polskie rafinerie. To jest więcej niż przerabiają polskie i białoruskie rafinerie. I ta rura została zbudowana po to, żeby można było odciąć dostawy na terytorium Białorusi i na terytorium Polski i wypchnąć całą tą ropę na Bałtyk. W tej sytuacji, gdy cała ta ropa naftowa zostanie wypchnięta rurociągiem na Bałtyk i my będziemy ją kupować z morza, to ten, kto ma rafinerię blisko morza, która bezpośrednio ropę bierze z morza, a taką jest grupa Lotos, będzie mógł dużo taniej dostarczyć i wyprodukować paliwo niż Orlen, który wtedy będzie musiał nie tylko zapłacić za przeładunek na statku, ale za przepompowanie tej ropy z naftoportu w Gdańsku do Płocka. Tym gorzej obie rafinerie niemieckie, które są na końcu polskiego odcinka rurociągu nomen omen przyjaźń, bo taka nam nazwa z czasów radzieckich pozostała. I te dwie rafinerie niemieckie i polski PKN Orlen będą miały poważne problemy, żeby konkurować z Lotosem, który po to wielkim kosztem jest rozbudowywany z 6,5 miliona ton przerobu do 10 ponad milionów ton przerobu, żeby wejść mocno z konkurencją na polski rynek, żeby ta firma, kupując po cenie dumpingowej ropę naftową, jest w stanie potrząść Orlenem i dwoma rafineriami niemieckimi, ale to może, panie, i docelowo je kupić. Pana, ale to może dla nas, dla zwykłych użytkowników samochodów, dla konsumentów, będzie dobre rozwiązanie, bo będzie tańsza ropa, paliwo, benzyna. W krótkim czasie oczywiście tak. I to można powiedzieć w pierwszych miesiącach, może w pierwszym nawet roku. Odczujemy błogosławione skutki takiego stanu rzeczy, ale energetyka to jest biznes, to jest, i to o tym Rosjanie wiedzą, w którym się planuje na dekady. I po 2-3 latach złamanie ekonomiczne Orlenu, złamanie również ekonomiczne obu rafinerii niemieckich, wschodnio-niemieckich, które są przy polskiej granicy, zaskutkuje tym, że ten, kto ma ropę, ten, który nie dopuszcza ropy właśnie częścią lądową do tych rafinerii, tylko każe im się zaopatrywać z morza, kto ma morską rafinerię, przejmuje rynek. Drugą rzecz, którą Rosjanie chcą w chwili obecnej załatwić, to jest zapewnienie sobie, że nie budują po darmo elektrowni atomowej w Kaliningradzie. Chcą się upewnić, że będzie most elektroenergetyczny Kaliningrad-Olsztyn, który jest alternatywą na przykład dla mostu elektroenergetycznego Polska-Litwa. I tym mostem, jeżeli oni tam zbudują elektrownię jądrową, to nie po to, żeby podświetlać śnieg w Kaliningradzie czy trawę w Kaliningradzie, ale po to, żeby te olbrzymie ilości prądu sprzedać. I rynkiem, w którym jest chłonny, który potrzebuje tego prądu, to jest ewidentnie polski rynek. Więc oni chcą sobie zapewnić. No, dzisiaj była